Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie dwa blaster boxy z FIFA 365. Po lewej stronie mamy z sezonu 2018, natomiast po prawej z obecnego 2020. Zrobimy sobie taki pojedynek korespondencyjny, w którym blaster boxie wpadną lepsze karty. Tutaj mamy 6 limitek i 8 saszetek. Sobie przypomnimy przy okazji, jakie limitki wtedy były. I z tego sezonu mamy 5 limitek i również 8 saszetek. Czyli jest jedna limitka mniej. Limitki wyjechały nam. Dla przypomnenia: João Cancelo, Lukaku, João Felix, Danilo i Icardi. To są limitki z tego blastera. Sobie troszeczkę to przesuniemy. Tutaj jest checklista, tutaj również. No i jakie tam były limitki, sobie również przypomnimy. W sezonie 2018 Neymar, Dani Alves, Gerard Deulofeu, Matic. On był rzadszy. Lindelöf i James Rodriguez. To są limitki z 2018 roku. No i teraz mamy saszetki. Zobaczymy, może wpadnie gdzieś rarka. No i lecimy. Na zmianę oczywiście będziemy otwierać 132 karty Fans, 36 Power Up, 18 Multiple i 9 Rarek, 264 Bazówki. Razem 459 kart. A tutaj ile mamy razem kart do zebrania? 423, czyli mniej. Tutaj jest 36 kart mniej w tej kolekcji. Tak więc zaczynamy i mamy kartę Fans i Multiple, Gerard Piqué i tutaj Paris Saint-Germain. Bazówki tutaj nie będziemy sprawdzać, tylko karty specjalne. No i tutaj mamy dwie, logo Interu i Manolas, rzadki insert, Power Up Defensive Rock. Pod filmem w komentarzach możecie sami ocenić, który Blaster Box waszym zdaniem jest lepszy, bardziej się opłaca. Patrzcie, jest rarka! Pięknie! Mamy Ryana Giggsa, legenda z Manchesteru United i do tego jeszcze McNally Torres. No, czyli na ten moment prowadzenie obejmuje Blaster Box z 2018 roku. A teraz FIFA 2020, Depay Game Changer i Felipe Impact Signing. Tym razem tylko jedna. Sergio Ramos, Milestone.
Jedna specjalna Godin Impact Singing. Logo Atletico i fans favorite Guilherme. Jest rarka też, no patrzcie co się dzieje. Cristiano Ronaldo. I do tego Luka Jovic z Realu. No pięknie. No się wyrównał nam pojedynek pomiędzy Blaster Boxami. Jestem ciekaw na kogo postawicie w ostatecznym rozrachunku. Czy na sezon 2018, czy 2020. Multiple Shirley Royce z Borussii i tutaj Elustondo. Czyli opłaca się kupować blaster boxy, bo wpadają nam rarki. Alisson, Goldzik i Fernandez, fans favorite. Tylko Mario Götze fans favorite. Logo Bayernu i z Barcelony multiple Suarez Messi Griezmann. Moreno Impact Singing. I tutaj jeszcze ta rzadsza bazówka Kimmich. Dwie specjalne Foden Wonderkit i Salah Game Changer. Po jednej saszetce z każdej strony nam zostało. Więc teraz ostateczne rozstrzygnięcia. Pras Fans Favorite. I rzadsza bazówka Lingard. Pavard. Impact Singing. Tak więc czekam na Wasze komentarze odnośnie zwycięstwa czy Blaster Boxa 2020, czy 2018. Ja myślę, że patrząc na całokształt wygrywa Blaster Box z 2020. Wy możecie mieć oczywiście inne zdanie, dlatego sam jestem ciekaw. To wszystko dzisiaj na odcinku. Dzięki za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!